Cześć, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie, witam wszystkie panie, witam wszystkich panów w naszym nowym programie, który chciałbym, aby no, przynajmniej w miarę regularnie na moim kanale na YouTube zaczął się co tydzień pojawiać. Chodzi o podsumowanie wydarzeń na rynku, wydanie wydarzeń na rynku indeksów, akcji, na rynku kryptowalut, walut. Chciałbym, abyśmy także o surowcach dziś przez moment porozmawiali. To był bardzo ciekawy, interesujący tydzień, sporo się działo. Banki centralne dużo informacji w ostatnim czasie publikowały. No i pytanie, pojawia się pytanie, czy to bardzo mocne cofnięcie, które w ostatnim tygodniu obserwowaliśmy właśnie na rynku, na giełdach, będzie kontynuowane, czy też to cofnięcie wyhamuje w nowym tygodniu i ta okolica połowy czerwca, połowy miesiąca przygotowującego do wakacji będzie nieco spokojniejsza niż w ostatnim czasie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zanim przejdziemy do tego naszego już dzisiejszego programu, tej części właściwej, bardziej merytorycznej, chciałbym jeszcze pokazać jedną rzecz, mianowicie chciałbym pokazać to akurat ostatni filmik, który wrzucałem, filmik piątkowy, topnięcie na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, ale dlaczego do tego zmierzam? Dziś będzie sporo treści, będzie wiele indeksów, wiele spółek pokazywanych, a być może nie każda każdego interesuje i przydałaby się nawigacja po tym materiale, tak aby no, nie trzeba było oglądać załóżmy tego godzinnego materiału, tylko może byłoby sobie łatwiej wyszukać spółki, które nas interesują. I dlatego przy każdym filmie będę dodawał właśnie tutaj taki podział. Będę chciał dzielić na rozdziały ten materiał, abyśmy sobie łatwo tutaj klikając na pasek mogli wyszukać interesujący nas fragment. I ten fragment dodatkowo będzie widoczny tutaj w opisie do materiału. Są konkretne rzeczy właśnie wypisane i można sobie kliknąć w ten interaktywny link i też dany fragment materiału wideo odszukać, co myślę, że nieco ułatwi całą sprawę. Powoli przenosimy się do analiz. Chciałbym, abyśmy rozpoczęli dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy program. Oczywiście tutaj z popołudniową kawką, którą gdzieś tam sobie będę pewnie w trakcie programu popijał, abyśmy rozpoczęli od szybkiego spojrzenia na najważniejsze wydarzenia jeszcze, które w ubiegłym tygodniu właśnie miały miejsce. Na pewno chciałbym, abyśmy wspólnie tutaj zobaczyli ten dynamiczny wzrost, który w ostatnim czasie obecny jest na ropie WTI, na ropie Brent również. Tutaj akurat wykres z ostatnich no mniej więcej 10 dni, jeżeli chodzi o ropę WTI, której kurs no, atakuje poziom 120 kilku dolarów za baryłkę i jest to poziom no, praktycznie najwyższy w tych dniach 8, 9, 10 czerwca, który testujemy od tych pierwszych dni tuż po wybuchu wojny, bo wtedy też dynamiczny wzrost obserwowaliśmy, który jeszcze do nieco wyższych pułapów ropę WTI wzniósł. Początek tygodnia przyniósł właśnie te wzrosty. Wprawdzie spadek sprzedaży rosyjskiej ropy i lockdowny w Chinach doprowadziły do chwilowego oddechu w globalnej podaży surowca, zwłaszcza, że rynek był wspomagany przez sprzedaż ropy z rezerw strategicznych przez USA. Jednak ten stan odchodzi w przeszłość. Dodatkowo warto powiedzieć o tym, że pojawił się raport banku inwestycyjnego Goldman Sachs, który podniósł swoją prognozę ceny, do której ma dojść w przyszłości baryłka ropy i ma być to już nie 125 dolarów, jak wcześniej właśnie analitycy wskazywali, tylko ma być to poziom 135 dolarów, a zatem tutaj zakładamy jeszcze wzrost. Dodatkowo analitycy przewidują, że ropy znów może zabraknąć. W grę wchodzą w Chiny, które zaczęły co prawda luzować lockdowny. Pod koniec poprzedniego tygodnia otworzył się Szanghaj i jego ponad 23 miliony mieszkańców wróciło do normalnej działalności. No a wiemy, że jeżeli normalna działalność, no to także gospodarcza. Powrót do normalnej działalności gospodarczej to również wzrost zużycia zapotrzebowania właśnie między innymi na ropę naftową. Trzeba powiedzieć o tym, że w ostatnim czasie sytuacja była bardzo napięta właśnie ze względu na te komunikaty z rynku chińskiego. Tam był lockdown ze względu na możliwy powrót do gdzieś tam pandemii koronawirusa, ale na szczęście udało się wszystko przynajmniej na moment
jakkolwiek zabezpieczyć, jakkolwiek właśnie oddalić zagrożenie. Niemniej w czwartek pojawiła się jednak informacja, że szykują się kolejne lockdowny, na razie na sam weekend, a to tylko ze względu na to, że wykryto nowe ogniska koronawirusa. No i tutaj trzeba powiedzieć o tym, że Chińczycy prowadzą bardzo restrykcyjną politykę właśnie, jeżeli chodzi o walkę z pandemią, czego przykład mieliśmy jeszcze przed wybuchem pandemii właśnie w Polsce, w Europie czy na świecie, przed marcem 2020, bo już w końcówce grudnia pierwsze sygnały z Chin docierały, no ale jak widzieliśmy wtedy, ta bardzo restrykcyjna polityka i też bardzo mocne podporządkowanie ludności w Chinach doprowadziło do tego, że udało się uciąć, można powiedzieć, rozwój pandemii u pnia. To kolejna informacja. Na pewno chcielibyśmy powiedzieć tutaj o stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i to jest bardzo istotny wzrost do 6%. Przed tego tygodniową decyzją Rady Polityki Pieniężnej w ostatnim czasie mieliśmy aż 8 podwyżek i pięciokrotnie było to zaskoczenie rynku, natomiast 3 razy były to podwyżki zgodne z prognozami. No i wydaje się, że tym razem ta podwyżka o 75 punktów bazowych również zgodna z prognozami była, dlatego że no, spodziewaliśmy się, rynek spodziewał się podwyżki od 50 do 100 punktów bazowych. Koniec końców byliśmy po środku. Jesteśmy już na poziomie 6%. Ostatni raz na tak wysokim poziomie. Byliśmy w drugiej połowie 2008 roku, ale wtedy mieliśmy inflację na poziomie 4,4%, więc teraz jesteśmy zdecydowanie wyżej i to też jest bardzo znamienne, jak dynamicznie te stopy rosną w ostatnim czasie i zbliżają się tutaj do kolejnych wyższych pułapów, które najprawdopodobniej w najbliższym czasie zostaną jeszcze osiągnięte. Jeżeli chodzi jeszcze o kolejną informację, która poniekąd jest z tym wszystkim związana ze stopami procentowymi, prezes Narodowego Banku Polskiego, pan Glapiński, powiedział w ostatnim kwartale 2023 roku, jak nic się nie zmieni, będzie już szansa na obniżki stóp procentowych. Nie, nie pomyliłem się. Chodzi o ostatni kwartał 2023 roku, więc mówimy tutaj o przyszłym roku dopiero, więc przed nami najprawdopodobniej, bo oczywiście w międzyczasie może pojawić się jeszcze stagnacja, czyli utrzymanie stóp na poziomie, do którego już docelowo dobijemy, bo dodatkowo właśnie widzimy, że jesteśmy bliżej końca cyklu podwyżek niż dalej, tak jak mówił właśnie pan Glapiński w swoim komunikacie. Zobaczymy, jak będzie rzeczywiście i zobaczymy, czy rzeczywiście jest szansa na to, że wkrótce już te stopy po prostu przestaną tak dynamicznie rosnąć. Dodatkowo trzeba też powiedzieć o informacjach dotyczących właśnie cyklu podwyżek procentowych NBP, który może się kończyć, ale jeżeli chodzi o Europejski Bank Centralny, ten cykl może się dopiero zaczynać, dlatego że właśnie tego samego dnia, kiedy właśnie prezes Glapiński miał swoją konferencję, miała konferencję także Christine Lagarde, szefowa Europejskiego Banku Centralnego, która zgodnie z przewidywaniami zapowiedziała zakończenie skupu aktywów oraz podwyżki stóp o 0,25 punkta procentowego w lipcu i kolejną we wrześniu. We wrześniu być może będzie to jeszcze wyższa podwyżka. Ważne, że będzie to pierwsza podwyżka w strefie euro od 11 lat. To także bardzo istotna informacja. Po obu tych konferencjach, czyli tutaj z naszego polskiego podwórka, także z podwórka europejskiego, złoty i euro osłabiały się w stosunku do dolara. Kolejna kwestia to pewnego rodzaju zestawienie, które tutaj akurat analitycy banku Pekao przygotowali, zestawienie inflacji właśnie naszego kraju i tego, jak na jakim poziomie jest inflacja w Czechach. Widzimy tutaj bardzo dużą korelację na wykresie. Mamy akurat tutaj skalę od 2018 roku do bieżącego pułapu. No i tutaj informacja z piątku z Czech. Inflacja konsumencka w maju wyniosła tam 16%, gdzie w kwietniu było to 14,2%, a prognozy zakładały, że w maju ceny wzrosną o 15,4%, więc tutaj wzrost zdecydowanie szybszy niż właśnie te prognozy zakładały. Od lipca w czeskim banku centralnym szykuje się rewolucja, ponieważ prezydent Zeman nie dokonał reelekcji dwóch jastrzębich członków rady. Powołał za to troje ekonomistów o gołębich poglądach. Jeżeli chodzi o
To właśnie posiedzenie ma ono odbyć się 22 dnia czerwca. No i na koniec chyba kluczowa informacja, informacja, która prawdopodobnie najmocniej wpłynęła na postawę rynków akcji, na postawę indeksów, to informacja, która pojawiła się w piątek o godzinie 14:30 czasu polskiego. Prognozy zakładały, że w maju wzrost cen utrzymał tempo z kwietnia, czyli 8,3%, ale od prognoz do szacunków daleka droga, bo szacunki, które pojawiły się właśnie o 14:30 w piątek, pokazały, że ceny za oceanem wzrosły rok do roku aż do poziomu 8,6%. No i tutaj wyższa od prognoz była także inflacja bazowa, która wyniosła 6%. Z jednej strony to nie jest odczyt jakoś bardzo mocno odbiegający od oczekiwań, ale z drugiej strony no jednak cały czas te wyniki zaskakują na rynek bardzo duży. To miało wpływ, co obserwowaliśmy właśnie podczas piątkowej sesji, drugiej po sesji czwartkowej, z bardzo dynamicznymi spadkami właśnie na rynku indeksów, na rynku akcji, także oberwał rynek kryptowalut, który równolegle w zasadzie obrywa także właśnie podczas weekendu, w sobotę, w niedzielę. Dziś też no tutaj obserwujemy nieco słabszą postawę. No dobrze, to jeżeli chodzi o tę część programu, myślę, że możemy teraz przejść na spokojnie do notowań. Spojrzymy na zestawienie właśnie wybranych indeksów, no a później przejdziemy już do instrumentów, których dziś będzie dokładnie 25 instrumentów chciałbym przeanalizować i jeszcze raz powiem właśnie o tych rozdziałach, które będzie można sobie właśnie przewijać, przerzucać tak, żeby przejść do analizy tylko instrumentów, które właśnie dla danego widza będą tutaj najbardziej interesujące. No dobrze, przejdźmy do kolejnego fragmentu właśnie tego naszego programu. Na początek szybkie zestawienie WIG20, kolor niebieski, ostatnich 5 sesji giełdowych i początek sesji, początek tygodnia w zasadzie był całkiem niezły. Poniedziałek, wtorek utrzymywaliśmy punkt bazowy, punkt właśnie z otwarcia sesji poniedziałkowej, nawet byliśmy nieco ponad 1% nad kreską. To zasługa tej dobrej poniedziałkowej sesji, która oczywiście aż do końcówki wyglądała całkiem nieźle, ale to, co nas tutaj bardziej, myślę, przyciąga, to fakt tego mocnego cofnięcia, które mniej więcej od sesji środowej miało miejsce. No i tutaj mocna korelacja z parkietami europejskimi, z parkietami światowymi. WIG20 kolor niebieski, ale zobaczmy kolor czerwony. To niemiecki DAX, który kończy ten tydzień, podobnie jak nasz WIG20, mniej więcej z 5% przeceną, nawet ponad 5% przeceną. Tutaj w okolicach właśnie tych naszych indeksów mamy także kolor zielony. A kolor zielony to Nasdaq 100, to indeks ze Stanów Zjednoczonych, który zrzesza 100 spółek sektora technologicznego. Nieco lepsza postawa na S&P 500 to kolor pomarańczowy, który, no, widzimy, indeks spadał około 4,5%. Widzimy tutaj, że też CAC 40, francuski indeks, to kolor różowy, również mniej więcej 5,5% stracił, ale to tylko takie zestawienie zbiorcze, a już za moment będziemy podsumowywać sobie to wszystko już na konkretnych instrumentach finansowych. No i po kolei WIG20 na tapecie. Kolejna sesja spadków od 7 czerwca, czyli 7, 8, 9 i 10, czyli w piątek, obserwujemy spore spadki, ponad 1% na WIG-u 20. Jeszcze właśnie wtorkową sesję rozpoczynaliśmy na poziomie 1838 i wyżej już nie byliśmy. Od tego poziomu 1838 spadliśmy około 115 punktów w ciągu 4 sesji giełdowych po to, aby testować poziom, który ostatni raz widzieliśmy 13 maja na indeksie WIG 20. Co dalej? Co może przynieść nowy tydzień? Wydaje się, że będzie ciężko zatrzymanie spadków na tym poziomie i spodziewamy się tutaj kontynuacji cofnięcia. Nie wiem, czy wystartujemy w poniedziałek od razu z luką spadkową, biorąc pod uwagę słabą sesję w Stanach Zjednoczonych, do której też za moment przejdziemy, jest duża szansa na to, że właśnie to cofnięcie na WIG-u 20 będzie obecne i to zejście w kierunku 1650 punktów, czyli w kierunku dołka, który widzieliśmy po raz ostatni 12 maja, będzie na indeksie obecne. Patrząc nieco szerzej na wykresie, no, złapałem tutaj jeszcze to tąpnięcie z marca 2020, tąpnięcie covidowe, wtedy zejście do poziomu 1250, może jeszcze nie patrzmy w tym kierunku, ale wyłamanie dołka z pierwszej połowy maja znacznie zwiększy prawdopodobieństwo zejścia do kolejnego istotnego poziomu wsparcia,
który będzie dołek z 30 października 2020 roku i jest to ten czas, który poprzedzał jedną z najbardziej dynamicznych, krótkotrwałych host na giełdzie papierów wartościowych. W każdym razie wtedy strach przed bodajże trzecią falą zachorowań na koronawirusa miał miejsce, no i wtedy też obserwowaliśmy zejście do tego poziomu niemal idealnie. Zatrzymaliśmy się na wykresie w okolicach 1500, no i wyłamanie pułapu 1650 może zwiększyć prawdopodobieństwo właśnie cofnięcia do tamtego poziomu. Na ten moment to nie 1500, a 1650 to najbliższy pułap. Wydaje się, że na RSI mamy jeszcze miejsca do dalszego cofnięcia i właśnie owe cofnięcie w tym kierunku 1650 to może być scenariusz na przyszły tydzień. 70 kilka punktów na WIG-u, 20 to około 4, może 5, no może niecałe 5% potencjalnego spadku, ale biorąc pod uwagę, że już 5 ponad procent mieliśmy spadku w ubiegłym tygodniu, no to nie jest rzecz dla nas nieznana i to nie jest rzecz nieprawdopodobna, która miałaby się w teorii przynajmniej nie wydarzyć. Zobaczmy na jedną ze spółek z właśnie WIG-u 20, zobaczmy na KGHM, jak tutaj performował ten ostatni tydzień na wykresie. Weźmy sobie wykres pięciodniowy, niezły początek tygodnia, poniedziałek, wtorek, szósty, siódmy dzień czerwca, ale no w sumie jeszcze ósmego było całkiem nieźle i dziewiątego też, bo każdorazowo tutaj obserwowaliśmy test okolic 150 zł i już kiedy wydawało się, że ta próba w końcu zakończy się powodzeniem, no to tutaj rynki zagraniczne zdecydowanie pokrzyżowały nam plany i KGHM spadł do lokalnego dołku, do najniższego poziomu w całym tygodniu w okolice 140 zł, a zatem około 10 zł, około 6-7% od tego lokalnego szczytu obserwowaliśmy cofnięcie. Realnie rzecz biorąc na walorach KGHM-u jeszcze nic bardzo istotnego się nie wydarzyło, dlatego że cały czas utrzymujemy te widełki, które no, w żadnym stopniu nie sugerują nam, w którym kierunku walory będą zmierzać. Dopiero wyłamanie 150 górą lub 140 zł dołem znacznie zwiększy prawdopodobieństwo ruchu w danym kierunku i w tej chwili jesteśmy zdecydowanie bliżej właśnie wyłamania dołem tego kluczowego pułapu, a wyłamanie 140 zł tego istotnego poziomu wsparcia może zanegować cały ten impuls wzrostowy i może decydować o powrocie podaży, powrocie właśnie sprzedających na walory i tych, którzy zarabiają na spadkach. Czy w krótkim terminie wrócimy do 113 zł? Wydaje się na ten moment ten ruch mało prawdopodobny, ale bardzo prawdopodobny będzie test 140 zł i uważam, że ten test będzie nam towarzyszył na początku przyszłego tygodnia, który zaczynamy w sumie już za kilkanaście de facto godzin, jutro o godzinie 9:00 w Polsce. Zobaczmy na walory CD Projektu, które zaliczyły bardzo mocne cofnięcie w ubiegłym tygodniu. Gdybyśmy sobie mieli zobaczyć tutaj na dane tygodniowe, minus 10% to efekt przeceny właśnie w ostatnim tygodniu, ale to nie tylko ostatni tydzień, bo poprzedni mieliśmy minus 7, jeszcze poprzedni minus 5 i jeszcze poprzedni minus 2%. To już czwarty z rzędu spadkowy tydzień na walorach gamingowego giganta. CD Projekt w zasadzie od początku tygodnia tracił na wartości. Bardzo prawdopodobny był scenariusz testu okolic 100 zł. Nie tyle do tego testu właśnie doszło, co dodatkowo ten poziom został bardzo mocno i szybko w sumie wyłamany, a kurs spadł nawet na moment poniżej 90 zł. To podczas sesji 10 czerwca. W piątek na moment, tuż po otwarciu w zasadzie ten poziom właśnie dotknęliśmy, wyłamaliśmy 90 zł, ale na ten moment tam podaż się obudziła i kurs wrócił w rejony 94, 5 zł, w rejony, no można powiedzieć, jeszcze takiej konsolidacji z końcówki czwartkowej sesji. Czy te poziomy uda się utrzymać? Na ten moment no ciężko odpowiedzieć sobie na to pytanie. Jesteśmy już na poziomie mniej więcej 25 punktów na RSI, ale przy ostatnim mocnym cofnięciu byliśmy jeszcze niżej, byliśmy nawet poniżej 20 punktów na moment, więc wydaje się, że tutaj miejsca do spadku jeszcze co nieco pozostało i pojawia się pytanie, czy jest szansa na jakiś tutaj powrót ewentualnie do wyższych pułapów. O tym powiedziałem nieco więcej w drugim materiale właśnie na moim kanale, kiedy skupiłem się tylko i wyłącznie na walorach CD Projektu i streszczając, ja spodziewam się, że kurs może na nieco dłużej zatrzymać się tutaj w tych rejonach, być może 90-105 zł przed jakimś ewentualnym mocniejszym wybiciem, które wcale nie jest tutaj aż tak bardzo na CD Projekcie prawdopodobne. Zobaczmy, co działo się na bankach. Zobaczmy na walory PKO Banku Polskiego, które również mocno w ostatnim tygodniu traciły. Zamknięcie tygodnia minus 6,22% w pięciu sesjach giełdowych. To bardzo dużo, aczkolwiek w ostatnim czasie widzimy, że były tutaj na wykresie tygodnie, które pokazywały mocniejsze cofnięcie niż ten ostatni, choćby tydzień w końcówce kwietnia, kiedy walory PKO BP traciły blisko 13%.
czy choćby tydzień w końcówce lutego, wtedy akurat wybuch wojny, minus 11%, ale gdybyśmy mieli spojrzeć na całe to cofnięcie, no to byłoby ponad 20% na minusie, tylko że po prostu podczas sesji z wybuchem wojny walory mocno wtedy traciły, a podczas kolejnej sesji odrobiły kilkanaście procent, stąd też to cofnięcie nie jest aż tak bardzo mocne i widoczne. Ostatnie 5 dni na wykresie. Poniedziałek był całkiem niezły, tutaj próbowaliśmy odrabiać straty i nawet udało się 32,50 testować, kiedy już wydawało się, że ten lokalnie istotny poziom oporu będzie nam tutaj będzie pokonywany i będziemy tutaj tę strefę wybijać, co zwiększyło prawdopodobieństwo kolejnej fali wzrostów. Sytuacja znacznie się skomplikowała i już definitywnie nie udało się tego poziomu pokonać i to była ta próba, która już na tyle mocno zmęczyła kupujących, że właśnie przerzuciliśmy się, ktoś przełożył tę symboliczną wajchę i z tej konsolidacji ruchu bocznego przeszliśmy do dynamicznego ruchu spadkowego, który doprowadził do zejścia poniżej 30,2897 zł na zamknięciu tygodnia. No i patrząc na to nieco szerzej, wydaje się, że bardzo prawdopodobny staje się test dołka, który testowaliśmy podczas 12 maja, wtedy był to poziom 27,95, więc tę okolicę 28 zł najprawdopodobniej będziemy w nowym tygodniu, być może jeszcze w pierwszych dwóch, trzech sesjach testować, a zatem uważamy, że tutaj złotówka mniej więcej miejsca do dalszego spadku, a złotówka to nieco ponad 3% możliwego cofnięcia na walorach PKO BP. Cały sektor bankowy ma jeszcze co nieco miejsca do potencjalnej korekty, patrząc też na WIG banki, tam nieco jeszcze właśnie miejsca do korekty jest i wydaje się, że właśnie ten 3-4% spadek może być obecny na początku tygodnia, w pierwszej części tygodnia, kiedy być może właśnie będziemy wyłamywać 1700, może zejście do 1650 na WIG-u 20 i przy okazji wtedy właśnie do tak mocnego już poziomu wyprzedania dojdziemy, że być może będzie to szansa również do próby korekty odbicia właśnie na walorach banków. Przejdźmy do MWIG-u 40. Zobaczmy, jak tutaj wyglądała sytuacja na mniejszym indeksie. Ten również mocno tracił w ubiegłym tygodniu. Mamy dokładnie przecenę 3,86%, więc cofnięcie nieco mniejsze niż na WIG-u 20 i testujemy lokalne dołki. Jesteśmy w zasadzie na podobnym pułapie co 9 maja, wcześniej 7 marca, więc no tutaj bardzo istotny poziom wsparcia na właśnie MWIG-u. Dobrze byłoby tę strefę utrzymywać, okolicę powyżej 4000 punktów, bo jeżeli tak się nie stanie, no to tutaj jest duża szansa na to, że spadniemy w okolice no, poniżej tego poziomu sprzed pandemii koronawirusa i właśnie w okolice poniżej 4000. Kolejny punkt wsparcia to okolica 3750, a zatem około 8% niżej od tego pułapu, nawet od tego pułapu, na którym jesteśmy obecnie, to ponad 10%, ale od 4000 to właśnie około 8% niżej. To ciekawe, że właśnie ta okolica 4000-4100 utrzymywana była przez MWIG 40 również tuż przed wybuchem pandemii koronawirusa, więc w zasadzie cała ta nadwyżka, którą udało się zbudować w ostatnim czasie na średnich, mniejszych spółkach, została już oddana. Jeżeli chodzi o składowe z MWIG-u, zobaczmy na kilka spółek. Zobaczmy może na Tauron jako przedstawiciela energetyki. Nie mówiliśmy o PGE przy WIG-u 20, więc możemy powiedzieć o Tauronie przy MWIG-u 40. Cały czas aktualna w mojej opinii tutaj ta zielona strzałeczka na walorach Taurona, którą wyrysowaliśmy sobie w ostatnim czasie. Kurs bardzo dobrze broni poziomu 3,30 mimo słabej postawy szerokiego rynku. Wydaje się, że energetyka cały czas w grze. Energetyka się broni i realnie rzecz biorąc całkiem niezły był ten tydzień dla energetyki, dlatego że Tauron stracił raptem 0,12% przy tak mocnych spadkach szerokiego rynku. Jeżeli rynek zacznie odbijać, albo przynajmniej te spadki wyhamują i ten zły sentyment, to złe podejście do rynku wyhamuje nam, to jest duża szansa na to, że cały sektor właśnie energetyczny będzie wracał do wyższych pułapów, będzie odrabiał straty, a dla Taurona, no to tutaj widzimy potencjał do ruchu w kierunku 3,90, 3,86 mamy tutaj na tapecie, więc no potencjał, patrząc na poziom zamknięcia, to około 16% wzrostu i ten wzrost może być odnotowany tutaj na Tauronie stosunkowo szybko. Mówiliśmy o PKO BP, zobaczmy na walory nieco mniejszego banku, na walory Alior Banku. Szybki łyk kawy i wracamy do analiz. Na walorach Alior Banku sytuacja wyglądała w ostatnim tygodniu no nie najlepiej, to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Mamy minus 9,6% i generalnie ten trend spadkowy no nie ma tutaj końca. Spadliśmy już z okolic 68 zł w okolice 30 zł za jedną akcję. To bardzo duża przecena, jedna z największych w całym sektorze bankowym. Tauron w ciągu no dosłownie 37 słupków, czyli to jest 31 tygodni, więc no
jakieś 3 kwartały mniej więcej w ciągu tych, nawet mniej niż 3 kwartały, stracił ponad 55%, 56-26%, i wydaje się, że końca tym spadkom nie widać. Zmierzamy do dołka, który mieliśmy na początku maja, właśnie okolica wtedy sprawdzona 27,98, od tego pułapu dzieli nas około 2 zł, czyli plus minus 8%, i dobrze byłoby tego poziomu bronić, natomiast no nie jest to jakieś istotne tutaj wsparcie na wykresie, biorąc pod uwagę notowania krótkoterminowe, ale już patrząc nieco szerzej na wykres, widzimy, że kurs tutaj zatrzymywał się w ruchu spadkowym w listopadzie 2019 roku, wtedy mieliśmy długi, długi ruch spadkowy trwający ponad 1 rok na walorach Aliora i realnie walory wyhamowały dopiero w okolicach 11 zł. Abyśmy do tego poziomu mieli dojść, no to kurs musiałby tracić jeszcze kolejnych 60%. Wydaje się, że w krótkim terminie taki ruch jest bardzo mało prawdopodobny, szczególnie, że no, na kolejnych podwyżkach stóp procentowych banki po prostu zarabiają. Coraz więcej trzeba płacić za każdą pojedynczą ratę kredytu hipotecznego. No i to też jest, to są finanse, które banki w swoich przyszłych sprawozdaniach będą wykazywać. Niemniej te informacje jakkolwiek nie wpływają na lepszą postawę na walorach banku. Wydaje się, że to co najlepsze już za nami, i kiedy pierwsze te podwyżki miały miejsce w końcówce ubiegłego roku, wydaje się, że rynek wycenił cały ten potencjał i można powiedzieć, że kupuj plotki, sprzedaj fakty, i w tej chwili fakty to właśnie te comiesięczne podwyżki stóp procentowych, i właśnie te fakty są sprzedawane, a na całym sektorze bankowym, w tym właśnie na walorach Alior Banku, obecna jest coraz szersza korekta. Zobaczmy na kolejną spółkę z sektora gamingowego, Ten Square Games. W ostatnim tygodniu śmialiśmy się, że walory CD Projektu poniekąd wyprzedziły walory Ten, które no tutaj również zmierzały do 100 zł, co prawda z nieco wyższego pułapu, bo CD Projekt z 460, a Ten z 700 zł, no ale wydaje się, że tutaj ten poziom 100 zł może być sprawdzony i przetestowany już w najbliższym tygodniu. Patrząc na tę sytuację średnioterminową, widzimy od 12 miesięcy ruch, praktycznie od 12 miesięcy ruch spadkowy, kiedy to kurs z 560, bo ten lokalny szczyt, który widzieliśmy wcześniej, wypadał nieco wcześniej, kurs nurkuje, spada do coraz niższych pułapów i jest tutaj duża szansa na to, że właśnie ta okolica 90-100 zł, to podobnie jak na CD Projekcie, ten poziom psychologiczny będzie miejscem zatrzymania spadków i będzie miejscem, gdzie właśnie możemy przejść z tego trendu krótkoterminowego spadkowego do jakiejś konsolidacji, połączonej być może z nieznacznym wybiciem, aczkolwiek w ostatnim czasie na walorach Ten o te wybicie było bardzo ciężko, choćby tutaj po tym ostatnim zrzucie widzieliśmy trwającą no blisko miesiąc konsolidację i utrzymywanie rejonów 150-160 zł, ale wybicia tutaj w tym czasie nie widzieliśmy mimo bardzo mocnych spadków, więc czy tym razem się uda? No nie jest to wcale takie pewne. Zobaczmy na SWIG 80, jak tutaj radził sobie nasz indeks giełdowy. Patrząc na same notowania, weźmy sobie tutaj tygodniówkę, minus 2,65%, więc również nie jest tak źle jak na WIG-u 20. Dobijamy do dołków, które widzieliśmy w ostatnim czasie na początku maja, do tego dołka, który miał miejsce w tygodniu z wybuchem wojny. No jeszcze dużo nam brakuje, bo wtedy spadaliśmy w okolice 16 500 punktów, w tej chwili 17 600, czyli jeszcze 7 punktów mniej więcej mamy do takiego zabezpieczenia. Aczkolwiek patrząc już w takim szerszym kontekście, cały czas jesteśmy zdecydowanie wyżej niż przed wybuchem pandemii koronawirusa, niż przed tą mocną falą przeceny, która miała miejsce właśnie w październiku 2020, więc tutaj patrząc na te średnie, mniejsze spółki, one radzą sobie zdecydowanie, zdecydowanie lepiej od szerokiego rynku. A jak radzą sobie walory ML System, które informowały o dużym kontrakcie, umowie z Tauronem w ostatnim czasie? Zobaczmy na notowania z ostatniego roku. Walor ML System po jednosesyjnym wybiciu właśnie, które miało miejsce 8 czerwca, wtedy wzrost na zamknięciu prawie 10%, a w trakcie sesji było to ponad 14%, kurs wrócił w rejony 74,5 zł. Obserwowaliśmy jednak cofnięcie i dużo wskazuje na to, że ten dynamiczny wzrost, który miał miejsce, jednak będzie oddawany przy słabej postawie szerokiego rynku. Jest duża szansa na to i duże prawdopodobieństwo na to, że kurs koniec końców wróci w kierunku 60 zł. No nie wrócił w ciągu jednej sesji tak szybko, jak ten wzrost następował, ale stopniowo, powoli ten wzrost może być oddawany. Inwestorzy, którzy w trakcie tej konsolidacji nabywali akcje w okolicach 60 zł, no cały czas mogą zamykać swoje
pozycję mniej więcej z 10% zyskiem. 50-sesyjna średnia krocząca na wykresie zatrzymuje nam te wzrosty i pojawia się pytanie, czy te wzrosty realnie nam już zatrzyma na stałe, czy też no, jest tutaj szansa na kolejną falę wzrostów, której oczywiście wykluczyć nie możemy, ale patrząc na to, jak szybko wzrosty na Valor HML System w ostatnim czasie były weryfikowane i kurs spadał do niższych pułapów, wydaje się, że tym razem również sytuacja może wyglądać analogicznie. Zobaczmy walory BOWiM, również właśnie z SWIG-u 80. Tutaj po dynamicznym ruchu wzrostowym przyszła pora na korektę. Korektę, którą przewidywaliśmy w ostatnich analizach i korektę, która powoli dociera do punktu, który może być punktem zwrotnym, punktem zatrzymania tego ruchu spadkowego. Mam na myśli okolicę 14 zł. Po teście okolic 17 mamy już tutaj kilkunastoprocentowy spadek i to pierwszy punkt, pierwsze wsparcie, które te spadki może tutaj zatrzymywać. Jeżeli 14 nie utrzyma okolica 14 zł nie utrzyma spadków, nie utrzyma kursu na walorach BOWiM, jest duża szansa na to, że walory zanurkują w kierunku 12-13 zł, w kierunku 50-sesyjnej średniej kroczącej na wykresie. To kolejny poziom wsparcia, ale na ten moment zakładamy, że przy już tym neutralnym mniej więcej oscylatorze RSI w okolicach 50 punktów ten poziom spadki powinien zatrzymać. Tutaj przecięcie linii na MACD, co niewątpliwie negatywnie może być odbierane w krótkim terminie przez inwestorów i tutaj właśnie na MACD krótkoterminowy trend spadkowy może być przynajmniej jeszcze według tego wskaźnika obecny na walorach BOWiM, więc być może jednak kurs ten poziom 14 zł wyłamie i zejdzie w kierunku właśnie 12,60 przed ewentualnym zatrzymaniem spadków i próbą powrotu do trendu wzrostowego, który w zasadzie już od połowy lutego 2022 na walorach spółki BOWiM jest obecny. Zobaczmy jeszcze na Polimex Mostostal właśnie z indeksu SWIG 80, jak tutaj prezentuje się sytuacja, to ta końcóweczka na wykresie tych ostatnich kilkanaście sesji, podobne jak na walorach BOWiM, z tym, że tutaj nie mieliśmy skokowego, dynamicznego trendu, inaczej, nie mieliśmy dynamicznego trendu wzrostowego jak na walorach BOWiM, ale skokowe wzrosty mieliśmy, bo przecież to ta jedna sesja, kiedy to kurs umacniał się o 20% i proszę sobie przypomnieć, co wtedy mówiłem, że walory Polimex niejednokrotnie już takie wybicia w ostatnim czasie pokazywały, ale kurs lubi po takim skokowym wybiciu wracać do punktu bazowego w kolejnych kilkunastu czy kilkudziesięciu sesjach w zależności od skali tego wzrostu. No i nie myliłem się, wróciliśmy do punktu bazowego, jeszcze jakieś 2-3% kurs może tutaj spaść do rejonu 3,25 i biorąc pod uwagę, jak ciężko było o kontynuację wzrostu, o utrzymanie poziomu w okolicach 3,50, no to wydaje się, że tutaj ten punkt bazowy w krótkim, średnim terminie będzie zagrożony i trzeba uważnie obserwować okolicę 3,30-3,20, bo jest duże prawdopodobieństwo, że ta strefa zostanie wyłamana. Ruch na południe będzie kontynuowany, a kurs wróci nawet w rejony 2,70 w krótkim terminie. Zobaczmy New Connect Index, jak tutaj wygląda sytuacja. I sprawdzamy indeks zrzeszający największe spółki z parkietu alternatywnego, z parkietu małej giełdy New Connect. Tutaj sytuacja wygląda bardzo słabo. Te małe spółki można powiedzieć, że niespecjalnie są dostrzegane w ostatnim czasie przez inwestorów, co dodatkowo jest potwierdzone słabą postawą właśnie całego indeksu. Widzimy po tym rajdzie wzrostowym, dynamicznym, który miał miejsce po dotknięciu okolic 185 punktów w połowie marca 2020. Rajdzie, którego skala to było kilkaset procent dokładnie, od dołka do szczytu mieliśmy plus 232%, ale no z tego wzrostu już wiele nie zostało. W tej chwili wyłamujemy bardzo istotny poziom 320 punktów, jest to połączenie ze szczytem, który miał miejsce na wykresie tuż przed wybuchem pandemii koronawirusa, więc już praktycznie całość z tego wzrostu została oddana i wygląda na to, że jeżeli nic się tutaj nie zmieni, a nic nie wskazuje na to, że cokolwiek miałoby się zmienić, parkiet New Connect będzie w dalszym ciągu spadał i być może zanurkuje do kolejnego wsparcia do okolic 240 punktów, a zatem o kolejnych 20% na wykresie. Z parkietu New Connect na pewno możemy spojrzeć na walory Columbus Energy, które no, testują lokalne dołki. Columbus w ostatnim tygodniu ze sporą przeceną, proszę spojrzeć, weźmy sobie wykres tygodniowy, przybliżmy nieznacznie i ostatni tydzień przyniósły prawie 13% przecenę, ale co ciekawe, ta przecena i jej skala wcale na wykresie nie jest specjalnie widoczna. A dlaczego tak to wygląda? Ano dlatego, że patrząc na wykres tygodniowy, no ciężko szukać w ostatnim czasie tygodnia z mocniejszym wzrostem, no może tutaj na początku 2020 roku plus 30%, ale ten wzrost praktycznie niewidoczny na wykresie, kurs już od dobrych
kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu miesięcy. Od sierpnia 2020 spada ze 110 w tej chwili do okrągłych 7 zł. Jak to wygląda na wykresie? No, trzeba powiedzieć, że wyłamaliśmy bardzo, bardzo istotne tutaj wsparcie w okolicach 8-9 zł, w okolicach, to jest ten dołek z wybuchu pandemii koronawirusa, a jeżeli ten poziom nam spadków nie utrzymał, no to ciężko szukać tutaj kolejnego miejsca do odbicia i wydaje się, że bez sygnałów cały czas kurs będzie zmierzał w kierunku południowym. Jest taka szansa, że przy tych sporych spadkach przyjdzie pora na jakieś mocniejsze odreagowanie i odbicie, jak choćby to, które widzieliśmy tutaj na początku 2022 roku, ale cały czas to tylko szansa i to tak jakby próba łapania spadających noży i próba właśnie tutaj inwestowania bez jakichś argumentów, tak nieco w ciemno, i to jest bardzo ryzykowne, bo pewnie to odbicie na walorach Kolumbusa przyjdzie, ale może się okazać, że zanim to do tego odbicia dojdzie, to kurs zanurkuje wcześniej o kolejnych 20%, no i wtedy nawet jeżeli to odbicie nastąpi, to może się okazać, że my zaledwie wrócimy do punktu bazowego i nie będziemy mieć nawet 1% wzrostu, a tyle ile nerwów wcześniej stracimy przy tym cofnięciu na naszej pozycji, no to już nasza strata. Zobaczmy na kolejną spółkę z parkietu New Connect, to Medmind Studio. No i tutaj kurs po ostatniej próbie ataku wybicia 3 zł po raz kolejny na niższych poziomach, na walorach Medmind w ostatnim czasie spora promocja, jeżeli chodzi o kurs giełdowy, ale także jeżeli chodzi o grę Succubus, tam minus 23%, co jakby zbiega się dodatkowo ze wzrostem zainteresowania tytułem od Medmind na Steam. Widzimy ponad 100 osobowe piki graczy, jeżeli chodzi o każdą dobę, co na pewno wpłynie na wzrost sprzedaży w kolejnym raporcie, ale kurs, podobnie jak cały sektor game dev, nie radzi sobie najlepiej i cały czas testuje te okolice między 2,80 a 3,20 na wykresie, nie mogąc sobie z tym pułapem poradzić. Cały czas bez wyższych obrotów, no mieliśmy nieco wyższe przy tym wybiciu, ale w tej chwili ponownie schodzimy, co prawda przy nieco niższych obrotach, więc wydaje się, że nadzieja na to, że jakieś odbicie tutaj może być zainicjowane, cały czas jest, bo mimo wszystko, owszem, przy wyższe obroty obserwujemy przy wzrostach, przy spadkach raczej te obroty nie są wysokie, ale ewidentnie cały czas brakuje tutaj sternika, który decydowałby o jakimś mocniejszym wybiciu, jednak biorąc pod uwagę, że przy słabym gamingu cały czas te okolice 3 zł utrzymujemy, mimo wszystko wydaje się, że walory radzą sobie cały czas stosunkowo dobrze. Przejdźmy do indeksów zagranicznych teraz z naszego polskiego parkietu. Kolejna część programu, oczywiście one będą pocięte właśnie w rozdziałach, tak żeby można było sobie kliknąć na kolejne właśnie indeksy. Jeżeli chodzi o S&P 500, tutaj akurat może odnajdę sobie tutaj na innej jeszcze stronie, innym dostawcy, można powiedzieć, notowań, tak żebyśmy mieli tutaj wykres słupkowy możliwy do pokazania. Te dwie ostatnie sesje, tąpnięcie na walorach S&P 500, 9 czerwca minus 2,27, 10 czerwca piątek minus 2,92% i wszystko, co udało się odrobić w tych sesjach właśnie w końcówce maja, w zasadzie zostało już stracone. Wróciliśmy do poziomu bazowego, wróciliśmy w rejony 3,800, 3,900, no i to kluczowy pułap, to lokalne dołki. Jeżeli nie uda się tej strefy 3800, 3900 utrzymać, a patrząc na skalę tych spadków z końcówki ubiegłego tygodnia, skalę wyprzedaży, wydaje się, że jest to no, mało prawdopodobne, no to tutaj 3500, myślę, że jak najbardziej jest to poziom 3500, 3600 realny i kolejne 10% cofnięcie i być może jeszcze przed rozpoczęciem już tym oficjalnym wakacji kurs może właśnie wracać S&P 500 właśnie w te rejony. Ciężko sobie wyobrazić, co będzie się dziać na parkietach europejskich w momencie, gdy tak mocne cofnięcie na giełdzie w Stanach Zjednoczonych będzie mieć miejsce, no ale miejmy nadzieję na to, że będziemy sobie lokalnie radzić lepiej, bo przecież spójrzmy na to, co najbardziej istotne, jak wysoko jeszcze jesteśmy tutaj na S&P 500 w ujęciu nieco szerszym tutaj do pułapu, który poprzedzał właśnie jeszcze wybuch pandemii koronawirusa. Brakuje nam kilkunastu procent, ale to nie jest aż tak bardzo istotne. Tutaj gdybyśmy sobie zobaczyli wykres pięcioletni, proszę spojrzeć, w jak dynamicznym ruchu wzrostowym jest indeks S&P 500 i to dodatkowo jakby tylko potwierdza, że tutaj jest czego spadać i jak to mówią analitycy, i ja też się nauczyłem tego sformułowania, bańka po prostu w ostatnim czasie pęka. To też bardzo istotne, że
Mimo wszystko w ostatnim czasie, jeżeli do korekty w Stanach Zjednoczonych dochodziło, to jej skala to było 20-25% i później szybki powrót do wzrostów, a tym razem ta korekta ma już coraz większą skalę i coraz większą skalę ma również ta korekta na indeksie Nasdaq 100. Proszę spojrzeć, od szczytu mamy już prawie 30% na minusie z tych prawie 17 tysięcy punktów, zejście do niecałych 12 tysięcy, no i wydaje się, że zmierzamy w kierunku 200-sesyjnej średniej kroczącej na wykresie, w kierunku 11 tysięcy punktów, od tego pułapu dzieli nas 7-8% i tutaj wydaje się, że spółki technologiczne mogą coraz mocniej tracić, bo to właśnie spółki technologiczne były najbardziej napompowane, ale co ważne, to nie jest tak, że Nasdaq jest w korekcie dopiero teraz, w ostatnich dniach czy tygodniach. Nasdaq jest w korekcie już od końcówki 2021 roku. Proszę spojrzeć, tutaj z tych 17 tysięcy spadaliśmy do w tej chwili 12 tysięcy, więc skala korekty jest tutaj duża, ale to nie tylko te ostatnie spadki, które widzimy po wybuchu wojny, bo przecież wybuch wojny to okolica 14 tysięcy na Nasdaqu 100, a więc już wtedy byliśmy po spadku o 3000 na wykresie i już wtedy byliśmy po pierwszej fali spadków. W tej chwili druga fala spadków już za nami. No i wydaje się, że po tym krótkotrwałym odbiciu jest duża szansa na to, że kolejna fala spadków dopiero przed nami i spodziewam się, że ten nasz przyszły czas wakacyjny może przynieść mocne cofnięcie właśnie zakres minimum, to okolica 11 tysięcy na Nasdaqu. Przejdźmy do kolejnego indeksu, a jeszcze może zobaczymy sobie na Dow Jones Industrial. Zobaczmy, nie wiem, czy uda mi się tutaj wyszukać. Momencik, zaraz powinno być, ok. I tutaj powinno się udać. Mamy Dow Jones Industrial, to akurat indeks ze Stanów Zjednoczonych, który zrzesza spółki już z sektora bardziej przemysłowego. Tutaj nie mieliśmy aż tak skokowych wzrostów jak na S&P 500, nie mieliśmy tak skokowych wzrostów jak na Nasdaqu 100, na spółkach technologicznych. Przemysł ewidentnie zatrzymał się już w listopadzie ubiegłego roku, już w zasadzie w sierpniu mieliśmy pierwsze oznaki zatrzymania wzrostów, kiedy to okolice 35-36 tysięcy zostały dotknięte. Zostały w zasadzie później utrzymywane jeszcze kilka prób ataku na wyższe pułapy, ale każda z nich zakończona niepowodzeniem i zejście poniżej 32 tysięcy to efekt końcówki ubiegłego tygodnia. Już bardzo blisko jesteśmy do tego dołka z połowy maja, kiedy to spadaliśmy na indeksie Dow Jones Industrial w okolicę 30 635 punktów. Od tego pułapu dzieli nas około 2% i wydaje się, że to może być poniedziałek, może wtorek, kiedy już ten poziom przetestujemy i być może wyłamiemy. Kolejny istotny poziom, to możemy nawet sobie na szybko go tutaj zaznaczyć, to taki punkt odniesienia dla nas, to okolica 29 500. Dlaczego? Dlatego, że przed wybuchem pandemii byliśmy dokładnie na tym poziomie i ten poziom dokładnie zbiega się także z poziomem 200-sesyjnej średniej kroczącej. Wydaje się, że właśnie do tego pułapu Dow Jones Industrial może tutaj zmierzać, a zatem zasięg spadków to mniej więcej 6,2%, jeżeli chodzi o ten indeks. Zobaczmy na parkiet niemiecki, zobaczmy na niemieckiego DAX-a. Tutaj podobnie wygląda sytuacja jak na indeksie Dow Jones. Tutaj spora korelacja, co ciekawe, między tymi indeksami. Tutaj wzrosty zatrzymały się już w końcówce, już na przełomie drugiego, trzeciego kwartału właśnie w ubiegłym roku. Już wtedy testowaliśmy okolicę 16 tysięcy euro, ale nie udało się tego poziomu pokonać. DAX no, kilkakrotnie próbował, tutaj byliśmy nawet nieco wyżej, 16300, 400, ale już w zasadzie na początku stycznia 2022 roku doszło do tąpnięcia na DAX-ie, kiedy to mieliśmy spadek w rejony 12 500 i w tej chwili jesteśmy po próbie odbicia, która wydaje się na to, że już się powoli tutaj kończy i ten poziom 14 000 wyłamany w końcówce ubiegłego tygodnia jest w mojej opinii znakiem, że to niedźwiedzie powoli będą ponownie dochodzić do głosu, a kurs być może już w przyszłym tygodniu będzie testował okolicę okrągłych 13 000 punktów i być może ten poziom zostanie wyłamany. Jeżeli tak miałoby się wydarzyć, to okolica 12500 jest tym punktem obligatoryjnym. Jesteśmy w tej chwili na DAX-ie dokładnie na poziomie poprzedzającym wybuch pandemii w Polsce, w Niemczech i na świecie, więc można powiedzieć, że wróciliśmy do bazy, wróciliśmy do poziomu sprzed ponad 2 lat. Zobaczmy na francuski indeks, jak tutaj ta sytuacja wygląda. Weźmy sobie CAC 40, indeks bardzo bliźniaczo, zachowuje się już od dłuższego czasu w zestawieniu do niemieckiego DAX-a. Tutaj utrzymujemy rejony również właśnie sprzed wybuchu pandemii, okolice 6100-6200 na wykresie i już nic nie pozostało po tym szczycie 7400 na
W wykresie odczytu walory oddały już jakieś 20, no może 18% i wydaje się, że lokalne dołki będą testowane i kurs zwrócony w kierunku 5700, czyli tutaj 8-9% potencjału do dalszego spadku na francuskim indeksie jak najbardziej jest. Zobaczmy na indeks japoński teraz, na indeks Nikkei 225, jak tutaj prezentuje się sytuacja. Tutaj akurat sytuacja zgoła odmienna. Źle się dzieje w Stanach Zjednoczonych, źle się dzieje w Europie, a z kolei na indeksie w Japonii Nikkei 225 sytuacja wcale nie wygląda tak źle, mimo że kurs no ewidentnie zatrzymał się, jeżeli chodzi o ten trend wzrostowy, który obserwowaliśmy od covidowego dołka aż do marca 2021, czyli mniej więcej 12 miesięcy trwała ta zwyżka, no to w ostatnim czasie ciężko nazwać tak naprawdę ten ruch trendem spadkowym. Bardziej bym powiedział, że to korekta po dynamicznym ruchu wzrostowym, bardzo płaska, kilka fal takich spadków, ale każdorazowo te niższe pułapy nam się tutaj bronią i indeks Nikkei 225 wygląda naprawdę mocno i wydaje się, że tutaj ta okolica 50-sesyjnej średniej kroczącej, okolica 28 tysięcy punktów będzie kluczowa i spółki notowane na parkiecie azjatyckim mogą tutaj jakby próbować bronić tego pułapu i dlaczego mielibyśmy tutaj nie obserwować fali wznoszącej na parkiecie azjatyckim w momencie, gdy Europa czy Ameryka Północna będą radzić sobie lokalnie nieco słabiej. Zobaczmy na indeks chiński, jak tutaj wygląda sytuacja. Zobaczmy na indeks Shanghai Composite. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj jakoś indeks wczytać. Proszę o chwilkę cierpliwości. Za moment powinno się udać, mamy SSE. Na indeksie Shanghai Composite, wbrew temu, co widzimy na parkietach europejskich w Stanach Zjednoczonych, proszę spojrzeć, indeks radzi sobie świetnie. Chińska gospodarka w ofensywie po nieco słabszej postawie, którą obserwowaliśmy na początku 2021 roku, pierwszych 5 miesięcy, 22 oczywiście, pierwszych 5 miesięcy słabych, to proszę spojrzeć, chińska giełda w bardzo mocnej ofensywie, bardzo dynamiczne wzrosty. Patrząc sobie na ostatni tydzień, chiński indeks zyskał prawie 3%. Poprzedni jeszcze tydzień ponad 2% na plusie. No i atakujemy 3300, atakujemy lokalne szczyty. Jeżeli ten poziom udałoby się pokonać, no to tutaj droga otwarta do 3450, do 3500, do 50-sesyjnej średniej kroczącej. Chińska gospodarka ma się całkiem nieźle. No i nawet te lockdowny, które teraz na ten akurat weekend testowo zostały wznowione ze względu na kolejne ośrodki zachorowań. O tym mówiłem na początku naszego programu. Na ten moment sytuacja tutaj nie wygląda źle i chińska gospodarka radzi sobie całkiem dobrze. Zostawmy gospodarki, zostawmy indeksy, akcje. Przejdźmy do spojrzenia na rynek walut, tak żebyśmy kompleksowo przeszli przez cały ostatni tydzień. Weźmy dolara do złotego, jak tutaj wygląda sytuacja. Po nieco słabszej postawie, kiedy to w ostatnim czasie dolar po raz kolejny nieudanie próbował pokonać poziom 4,50 i zmierzać w kierunku 4,60, czyli w kierunku tego szczytu, który miał miejsce tuż po wybuchu wojny, kiedy to obserwowaliśmy tę wspinaczkę na dolarze. Wszyscy rzucili się na sprzedaż złotówek i kupowali na potęgę dolary. To doprowadziło do tak mocnych wzrostów. No ale później szybka korekta, druga fala wzrostów i tutaj 4,50 nie udało się pokonać. I wydaje się, że jeżeli ta druga fala wzrostu zatrzymała się na poziomie 4,50, to ta kolejna fala wzrostu, którą w ostatnim czasie obserwujemy przy słabej postawie na giełdach, nie powinna doprowadzić do ataku na poziom wyższy niż 4,50. Wydaje się, że to ta okolica 4,40, może 4,45 jest takim punktem docelowym, do którego dolar oczywiście do złotego powinien zmierzać i na tym poziomie powinien się zatrzymać i ewentualnie tam konsolidacja powinna się pojawić. Ciężko wyobrazić sobie scenariusz, w którym po raz kolejny dolar wróci do poziomu 4,50, 4,60, ale taki scenariusz oczywiście niemożliwy nie jest, bo dolar do złotego cały czas w ruchu wzrostowym. Kolejne dołki na poziomie wyższych od poprzednich, więc ten trend wzrostowy cały czas tutaj na dolarze się utrzymuje. Zobaczmy na walutę euro do złotego. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. 4,60 cały czas nam się tutaj utrzymuje po nieco słabszej postawie z przełomu maja i czerwca, kiedy to kurs spadł dosłownie o niecały 1% do rejonów 4,57. Obserwujemy ponowny wzrost, któremu towarzyszą właśnie spadki na giełdach. Generalnie nasz polski złoty umacniał się osłabiał się oczywiście w czwartek i piątek, kiedy to umacniał się właśnie kurs dolara i
umacniał się kurs euro. Euro testuje okolicę 200-sesyjnej średniej kroczącej, okolicę 4,62 i jest duża szansa na to, że ten poziom w tym ruchu zostanie pokonany. Pokonanie 4,61 zwiększa prawdopodobieństwo ruchu w kierunku 4,65 i myślę, że tutaj właśnie okolica 4,65 w tym nowym tygodniu przez kurs euro może być sprawdzona. Jeszcze na koniec zobaczmy rynek kryptowalut, może wystarczy BTC, dokładnie. Bardzo słaby weekend, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Mamy tutaj cofnięcie do poziomu w okolicy 28 tysięcy dolarów. Już końcówka ubiegłego tygodnia wyglądała bardzo słabo i wydaje się, że może się zakończyć ta konsolidacja w rejonach 28-32 tysiące dolarów wybiciem dołem. Wybicie dołem z tej konsolidacji byłoby bardzo złym sygnałem, dlatego że w tej chwili testujemy istotne wsparcie lokalne, dołki, które sprawdzaliśmy także jeszcze w lipcu 2021 roku i to chwilowe wyłamanie z połowy maja, spadek do 25 tysięcy dolarów wydaje się, że był obserwacją odstającą wtedy, ale w tej chwili to może się okazać, że nie będzie obserwacja odstająca, tylko to może być pułap, do którego realnie będziemy na walorach Bitcoina po prostu zmierzać i wydaje się, że w mojej opinii właśnie to ten poziom 25 tysięcy dolarów może być takim punktem, do którego będziemy w najbliższym czasie zmierzać. Dobrze, to jeżeli chodzi właśnie o tę część programu i na koniec jeszcze w ramach takiego przygotowania do nowego tygodnia chciałbym, abyśmy spojrzeli na kalendarium rynków i na to, jakie spółki będą publikowały swoje komunikaty w nowym tygodniu. Rozpocznijmy od 13 czerwca, to już jutro w poniedziałek. No i jakie tutaj mamy spółki? Mamy Femtech, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, przeznaczenie zysku za okres 2021 roku, GKS Cat, Dadelo, Biomaxima, tutaj akurat Biomaxima w sprawie też podziału zysku z roku 2021 roku, Biomaxima przecież nie tak dawno przenosiło się z parkietu New Connect na parkiet giełdowy, Teliani, Forever Entertainment, tutaj cały czas właśnie zwyczajne walne zgromadzenie w sprawie podziału zysku, Laboprint, Megapixel, Decora, tutaj akurat pierwszy dzień notowań bez dywidendy, bez właśnie po odcięciu 2 zł za akcję, Biofaktor, tutaj dzień prawa ustalenia do dywidendy 27 groszy za jedną akcję. Dla Geotransu będzie to także zwyczajne walne zgromadzenie w sprawie przeznaczenia zysku. No oczywiście czekamy na te informacje, bo potencjalne zatwierdzenie takiej bądź innej kwoty, bądź samej wypłaty dywidendy często dla spółek może wiązać się po prostu z lokalnym wzrostem. Atrem, Projprzem, Swissmet, Molecure czy Alumetal to kolejne właśnie komunikaty. Jeżeli chodzi o Alumetal, to początek zapisów na sprzedaż akcji po 68,40 za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Hydro Aluminium AS. To myślę, że bardzo istotna informacja. Wtorek, kolejna sesja na giełdzie papierów wartościowych, wypłata dywidendy przez OEX, przez Budimex, później AR Finance, tutaj nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie połączenia Hydropress, spółka europejska z Hydropress, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwyczajne walne zgromadzenie dla Bioplanet, publikacja raportu za pierwsze półrocze dla Synectic, no zaczyna się ten sezon publikacji raportów, także Green Energy, Dadelo, dzień ustalenia prawa do dywidendy, Robinson to publikacja raportu za drugi kwartał, AC Autogaz, pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł, Mirbud w sprawie zwyczajne walne zgromadzenie, w sprawie podziału zysku netto za rok 2021, Roplak, Optigis, to kolejne walne zgromadzenia, wypłata dywidendy przez odlewnie, Signity to publikacja raportu za pierwszy kwartał, walne zgromadzenia także dla Quantum, Vasco, Tamex, MFO, Atal, Vigo System, Matcom, Rafamet, no sporo tych nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, także CNT, GTC, Movie Games VR, zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii M, tutaj odcięcie dywidendy dla Seco Group, Apps Energy, Śnieżka, Ultimate Games, Drozapol, CDRL, także dzień ustalenie prawa do dywidendy przez Decorę i Lena, pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10 groszy za jedną akcję. 15 czerwca, środa, jeżeli chodzi o giełdę papierów wartościowych, CCC, zwyczajne walne zgromadzenie w sprawie podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego, zakończone 31 stycznia 2022, więc takie miesięczne, można powiedzieć, przesunięcie. Spółka z WIG-20, więc do obserwacji, jak najbardziej może być ciekawie. No i co dalej? Ustalenie praw do dywidendy dla Synergy, Śnieżki, IMS, Ultimate Games, Leny i firma, wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
AC Autogaz, Dzień Ustalenia Prawa do Dywidendy, Broadgate, publikacja raportów za 2020 i 2021 rok, CDRL, Drozapol, Polwax to kolejne spółki z komunikatami, PKO, zwyczajne walne zgromadzenie w sprawie podziału zysku za 2021 rok, bardzo istotna sprawa, LPP, publikacja rozszerzonego raportu za pierwszy kwartał roku obrotowego 22-23, Gier Media, Bioceltics, Bowim, GPW, Wika, na Orzeł Biały, Seco Group, Czerwona Torebka, Figen to kolejne spółki. Tutaj akurat ciekawa sytuacja, bo nieczęsto to obserwujemy. Split akcji w stosunku 10 do 1 z 10 akcji Figen powstanie jedna. Zazwyczaj tak jest wtedy, kiedy po prostu kurs spada już do groszówek i no, ktoś chce w jakimś stopniu ten kurs podbić, aczkolwiek no tutaj w tej sytuacji mamy akurat walory spółki Figen. Idziemy dalej. Mamy kolejne podmioty. Oczywiście może być split, może być też resplit, czyli z jednej 10. To w sytuacji, jeżeli na przykład mamy walory spółek, które gdzie za jedną akcję jesteśmy na poziomie na przykład 30 zł. Tak było mniej więcej w przypadku CI Games przed kilkoma laty. I zarząd spółki uznał, że jeżeli dojdzie do nieznacznego rozdrobnienia, czyli będzie 10 razy więcej akcji w obiegu ze względu właśnie z 1 do 10, to ta płynność będzie na walorach CI Games większa. Bo czy to jest działanie dobre czy złe, to możemy na ten temat nagrać osobny program. Niemniej jednak takie działania również można podejmować. 16 czerwca, czwartek, giełda papierów wartościowych Astarta, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy i Ten Square Games wypłata dywidendy 10 zł na jedną akcję. No i na koniec jeszcze piątek, 17 dzień czerwca, na giełdzie papierów wartościowych mamy zmianę, przejście do MWIG-u 40, grupy Pracuj, do SWIG-u 80 wchodzi SWIG 80, do SWIG-u 80 wchodzi także Playway, który opuści przy okazji indeks MWIG 40 i dodatkowo opuści indeks SWIG 80 spółka Answer. IMS, dzień ustalenia prawa do dywidendy, Genix One, pierwszy dzień notowań bez dywidendy złotówki na akcję, Figen, wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia, Lubawa, po zakończeniu sesji wejdzie w skład indeksu SWIG 80. Po ostatnich wzrostach na kursie, nawet mimo, że jesteśmy po spadku z 5 zł, to kurs rósł mimo wszystko z złotówki, w tej chwili do okolic 2,50, więc 2,5-krotnie zwiększyła się przy okazji kapitalizacja spółki, a zatem jest miejsce do tego, żeby do SWIG 80 przejść. Optim, pierwszy dzień notowań bez dywidendy, złotówki 27 groszy na akcję. Trakcja, po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu SWIG 80. Bogdanka wejdzie w skład MWIG-u, opuści przy okazji SWIG 80, dywidendy wypłaci R22, dzień ustalenia praw do dywidendy dla Bowim, Call Energy po zakończeniu sesji opuści SWIG 80, Betomax, zwyczajne walne zgromadzenie w sprawie podziału zysku z 2021 i jeszcze Biomed Lublin, który po zakończeniu sesji wejdzie w skład SWIG 80, opuszczając indeks MWIG 40, więc tutaj degradacja. I przy okazji jeszcze spółka z WIG-u 20, czyli Lotos, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w sprawie podziału zysku netto za rok 2021. Myślę, że na tym możemy zakończyć. Bardzo wszystkim dziękuję za przesłuchanie. Mam nadzieję, że całego materiału staram się krótko, zwięźle wszystkie te najbardziej istotne tematy podsumować z ostatniego tygodnia na rynkach, a także nieznacznie spojrzeć w nowy tydzień na parkiecie giełdy papierów wartościowych. Zachęcam do tego, abyście Państwo zostawili tutaj po sobie jakieś, mam nadzieję, że właśnie subskrypcje, mam nadzieję, że również reakcji, łapki w górę pod tym materiałem. Bardzo mi na tym zależy w momencie, gdy chciałbym, aby ten mój prywatny kanał jak najszerzej był gdzieś tam odczytywany, odbierany przez nowych widzów, więc ta subskrypcja, łapka w górę jak najbardziej. Zachęcam także do zostawienia komentarza pod tym materiałem, a tych z Państwa, którzy jeszcze nie dołączyli do mojej facebookowej grupy, zachęcam do dołączenia poprzez wpisanie w wyszukiwarce Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj GPW z Marcinem Podlackim. Ja będę oczywiście te zaproszenia szybko akceptował. Dziękuję za dziś, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym materiale.